Sponsorem relacji jest organizator pierwszego bydgoskiego festiwalu biegowego. Artur Onacki, witam Państwa bardzo serdecznie z bydgoskiego stadionu Zawiszy i zapraszam na relację z pierwszego PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego. W programie dzisiejszych zawodów oczywiście, jak nazwa wskazuje, biegi na 10 km oraz półmaraton, ale nie tylko. Na 10 km ścigać się będą również rolkarze, a tutaj na stadionie czeka nas jeszcze mnóstwo dodatkowych atrakcji. Zapraszam serdecznie do pozostania z nami i oglądania wszystkiego tego, co będzie działo się tutaj dziś w Bydgoszczy. Już za chwilkę, już za kilka minut start pierwszego wyścigu dzisiejszego dnia, pierwszego wyścigu podczas pierwszego PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego i nie będzie to bieg, będzie to wyścig rolkarzy, rolkarska dziesiątka. Dzień dobry. Skąd Państwo przyjechali do Bydgoszczy? Poznania. Poznań, czyli nie tylko nasz region. Miło nam witać w Bydgoszczy. Jak Państwo się czują na stadionie Zawiszy na rolkach? Bardzo nam się podoba, bardzo nam się podoba, no i myślę, że będzie wszystko dobrze. Ale trasa będzie biegła po ulicach, także będzie też inaczej, bo tutaj tylko taki jest honorowy start. Tutaj taki honorowy start, potem bieg po ulicach, najpierw po płaskim, potem pod górkę, ale potem piękny zjazd z górki, bo tak wiedzie ta trasa. Na jaki czas Pani liczy? Ja jestem początkująca, więc ja mam nadzieję, że jakoś ukończę. Pół godziny, no powiedzmy. Pół godziny, a Pani? Nie wiem, 17 może. No tutaj mamy mistrzynię, proszę Państwa. Warto przemęczać, bo półmaraton przede mną jeszcze, bo ja skończę i potem na półmaraton biegnę. Czyli dwa wyścigi dzisiaj jednego dnia. Najpierw rolki, a potem, proszę Państwa, zdejmujemy rolki i biegniemy. Niesamowicie zapowiada się, proszę Państwa, ten dzisiejszy festiwal biegowy tutaj w Bydgoszczy. No jak Państwo widzą, niektórzy nie ograniczają się do jednej konkurencji, a będą nawet startowali w dwóch. Artur Partyka z bardzo odpowiedzialnym zadaniem podczas tegorocznego pierwszego PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego. Arturze, bo wystartowałeś całą tą wielką machinę zawodów sportowych. Najpierw rolkarze. Fajnie widzieć rolkarzy na stadionie lekkoatletycznym. Tak, rzeczywiście dzisiaj od rana strzelam wspólnie z panem prezydentem Rafałem Bruskim. Także jestem bardzo zadowolony, że mogę uczestniczyć w tym pierwszym święcie PKO Banku Polskiego i miasta Bydgoszcz. Biegamy, jeździmy na rolkach, jak widzicie Państwo, mnóstwo ludzi, była gimnastyka, także szykuje nam się doskonała niedziela dzisiaj na stadionie Zawiszy. Nas, wszystkich tych ludzi, którzy tutaj są, nie trzeba namawiać, nie trzeba przekonywać, że sport, ruch to zdrowie, bieganie to najprostsza forma aktywności fizycznej, ale jak przekonać tych z Państwa, którzy siedzą teraz przed telewizorami i zastanawiają się, może bym spróbował. Drodzy Państwo, wystarczy wyjść. Nawet popatrzeć, rozpocząć od patrzenia, od spaceru, od tego, żeby jakakolwiek aktywność ruchowa była obecna w Państwa życiu. Czy to będzie rower, spacer, być może później będzie to bieganie. To, co dzisiaj widzimy, tutaj już ludzie tego bakcyla połknęli i już biegają. Natomiast zaczynamy od bardzo spokojnych rzeczy. Nie ma co się bać, to jest bardzo przyjemne, bardzo sympatyczne, a to samopoczucie po bieganiu i te wszystkie endorfiny się uwolnią, jest naprawdę fantastyczne. To jest doskonały wypoczynek, regeneracja, także zachęcam. Thank you.
Polscy. Rolka właśnie przyjeżdża placu z numerem 101. Dobry numer. No i jest już z nami zwycięzca biegu, pan Maciej Krynicki z Gdańska. Witam bardzo serdecznie, gratulacje. Jak trasa? Trasa bardzo fajna, szybka, bardzo dobrze przygotowana. Myślę, że nawet amatorzy sobie poradzą. To jest taki dystans, gdzie można od czegoś zacząć, tak? Bo wiadomo, półmaraton może trochę zniechęcić, a 10 km także może zachęcić do dalszej jazdy, czy uprawiania jazdy na rolkach. Jechał pan samotnie do mety, czy szybko oderwał się pan od tej czołówki? Myślę, że to było gdzieś na drugim, trzecim kilometrze już. Zrobiłem atak po tym wiadukcie, tam był podjazd, troszkę zaatakowałem, zwolniliśmy tempo i później znowu przyspieszyłem i już się oderwałem od reszty. Tutaj współpraca kolegów, którzy spowalniali troszkę peleton goniący, także wszystko było zgodnie z planem. Zastanawialiśmy się tutaj przed biegiem, jaką prędkość można osiągnąć na zjeździe z ulicy Gdańskiej, kiedy już wjechało się na szczyt na ulicy Zamczyską i potem ten długi zjazd się zaczął. Tam swobodny zjazd? Tak, swobodny. Myślę, że niestety rozładował mi się pulsometr i nie byłem w stanie zobaczyć, ale myślę, że tam około 50 km mogło być, także policjanci nawet chcieli łapać na radar, także... Na szczęście zgodnie z przepisami, tak, wszystko tak, bezpiecznie. Tak. Jeszcze raz gratulacje. Maciej Krynicki, zwycięzca rolkarskiej dziesiątki. Strefa finishera to miejsce, gdzie zawodnicy tuż po ukończeniu biegu mogą zregenerować swoje siły. Ja do panów mam nieco inne pytanie niż o strefę finishera, bo chciałbym zapytać się o sprzęt, bo to nie wygląda tak jak rolki, które spotykamy u amatorów w parkach, w miastach. Czym się różni ten sprzęt? No, różnią tylko wielkością kółek i niczym więcej. Ale jakiś bardziej z innego materiału, czy nie? Z pewnością są z innego materiału, są bardziej twarde, są inne łożyska, które są dokładniejsze, lepiej się toczą i dlatego to wszystko szybciej jedzie. A jaka jest różnica pomiędzy tym, że niektórzy zawodnicy mają 4, a niektórzy jak pan 3 kółka? Do niedawna można było jeździć tylko na 4 kółkach z maksymalnym rozmiarem koła 110 mm. Natomiast od jakiegoś czasu, nie wiem od kiedy, można jeździć już na kołach o wielkości 125 mm. No i zrobi się tu coraz bardziej tłoczno w pobliżu linii startu. Zawodnicy przygotowują się do startu zarówno na 10 km, jak i półmaratonu. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie. 10 km przed panem. 10 km, tak. Ale jakieś doświadczenie jest, czy debiut? Tak, doświadczenie jest, parę biegów zaliczonych. No to na co pan liczy, bo stoi pan w jednej z tych pierwszych stref, czyli jednak czołówka. No nie czołówka może, ale będę się starał. Życzymy powodzenia, przechodzimy tutaj dalej. Tutaj panowie jeszcze ostatnie chwile na rozgrzewkę, rozciągnięcie mięśni przed startem. Wiecie, jak wygląda trasa tego biegu? Tak, jest bardzo prosta, także liczymy na dobry rezultat. Pogoda dopisuje, nic tylko mieć siły, dobrze się czuć i biec. Życzymy również powodzenia. Jeszcze przejdziemy tutaj kawałeczek dalej. Tutaj panowie również się przygotowują. Pan 10 km również. Podbieg jest na trasie dzisiejszego biegu. To może być decydujący moment? Słyszałem o tym drobnym podbiegu, ale myślę, że nie stanowi to jakiegoś tam większego problemu. Myślę, że mimo wszystko damy sobie radę. Widzę tutaj świetna rozgrzewka, w ogóle zawodnicy, myślę, również dobrze przygotowani, więc powinno być okej. Zawodnicy mają specjalne balony. To są balony wyznaczające, w jakim czasie zamierzają przebiec dystans. Maciej Kurzejewski, 55 minut. Będziesz biegł, Maciej, już z tym balonikiem przez cały czas? Tak, będę biegł z tym balonikiem. Jestem odrobinę zdenerwowany, chyba wyjątkowo. Dawno się tak nie denerwowałem przed biegiem, dlatego że to jest mój pierwszy start jako pacemakera. Oczywiście dla mnie to jest w miarę bezpieczny czas. 5 minut i 30 sekund na kilometr, taka średnia powinna nam wyjść. Ja biegam w granicach 48-49 minut, ale tu biegnę z grupą razem. Zależy mi na tym, żeby ich przyprowadzić w określonym czasie. Spora odpowiedzialność, ale przede wszystkim wielka frajda, no bo jak spojrzymy, wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy są radośni. Biegniemy tutaj, bo sprawia nam to przyjemność.
Paulina Chylewska zupełnie na początku pierwszego PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego moim zdaniem skłamała, bo powiedziałaś, że nie jesteś stąd, ale chyba jednak jesteś. Nie powiedziałam, że jestem stąd, powiedziałam, że mnie nie słychać, bo jestem przyjezdna. No właśnie, ale do przyjezdna, ale jednak stąd. Nie, no zdecydowanie stąd, ja się absolutnie nie odżegnuję, o Boże, żeby nie wyszło, że się odżegnuję. Nie, absolutnie nie, wszędzie podkreślam, że jestem z Bydgoszczy, uwielbiam tu przyjeżdżać, jestem tu na tyle często, na ile mi tylko, że tak powiem, praca pozwala, więc nie, ja stąd. Z Bydgoszczy. Znasz doskonale z pewnością stadion bydgoskiego Zawiszy. Kiedy widać stadion w takich okolicznościach, kiedy on żyje, jest impreza biegowa, nie tylko rolkarze tutaj też jeżdżą, to chyba serce się raduje nam, ludziom sportu. Super, cudownie. Ja jestem rzeczywiście tutaj na stadionie najczęściej przy okazji zawodów lekkoatletycznych. No i wtedy wszyscy ci, którzy przychodzą na stadion, są tylko w roli kibiców. A dzisiaj mają szansę na tej samej bieżni, na tym samym tartanie, na którym biegają najlepsi biegacze świata, pobiec te swoje początki, czy to 10 kilometrów, czy to pół maratonu, więc w ogóle fantastycznie. Ja w ogóle się cieszę, kiedy takie miejsca żyją, bo to jest dowód na to, że one są potrzebne i to jest kolejny dowód na to, że taki stadion jest potrzebny, to po pierwsze, a po drugie, że taka impreza, patrząc na to, ilu jest uczestników dzisiaj na liście startowej, jest po prostu imprezą, którą trzeba w tym mieście organizować. Numer jeden na starcie, numer jeden na mecie, Paweł Ochal, no i rekord trasy, bo po raz pierwszy przebiegnięta ta trasa 10-kilometrowa podczas festiwalu biegowego, 30:59. Zadowolony jesteś z czasu? Jestem zadowolony, bo tak naprawdę można powiedzieć, że warunki dzisiaj nie były sprzyjające, było bardzo gorąco i nie wiedziałem, czego mogę z siebie oczekiwać. Ja nie lubię biegać w cieple, jeżeli jest powyżej 20 stopni, ja się strasznie męczę, jest to dla mnie dużym minusem. Dzisiaj było gorąco, ale no ludzie pomagali na trasie, podawali wodę, były zraszacze, były punkty z wodą. Aż 3 na 10-kilometrowej trasie to bardzo dużo, także to też pomagało. Co kilometr woda. I pomogło mi to uzyskać wynik poniżej 31 minut. Jest to o sekundę szybciej aniżeli 3 tygodnie temu podczas pierwszomajowego biegu w Bydgoszczy. Także stabilna forma. Trudniejsze warunki dzisiaj, mimo wszystko trudniejsze, cieplej, no i duże podbiegi, ale wszystko to no, nie przeszkodziło mi uzyskać tego wyniku 30 z przodu. Zgodnie z umową zapisałem,
linię mety przekroczyłeś w czasie 55 minut 21 sekund, ale uznajemy czas poniżej 55 minut, bo to był bardzo nietypowy finisz. Całe szczęście liczy się czas netto, czyli od momentu, kiedy przebiegłem linię startu, a później finiszowałem i to jest dokładnie 54 minuty 51 sekund. No, także przepraszam. Wszystko jasne. Zadanie wykonane. Zadanie wykonane. Gratulujemy. Bardzo jak trasa? Dziękuję. Trasa rewelacyjna, urozmaicona, choć długie, proste, ale było kilka delikatnych, w miarę delikatnych podbiegów. Ten najtrudniejszy chyba był w końcówce, jakiś kilometr przed metą. Ale potem z górki. Ale później było z górki i później już trasa była szczelnie obstawiona przez kibiców. I to był fenomenalny doping. Jeśli ktoś myśli o tym, żeby przyjechać biegać do Bydgoszczy, to gorąco polecam, bo tutaj dopingują jak w żadnym innym miejscu w Polsce. Bieg na 10 km wygrał Paweł Ochal. No, dużo mężczyzn w czołówce wyścigu, co naturalne, ale nie zapominamy również o paniach, które ścigały się na 10 km. Dzień dobry. Jak przebiegał ten wyścig w pani ocenie? Ciężko przez pogodę, ale daliśmy radę wszyscy, więc to najważniejsze. No właśnie, pogoda dzisiaj piękna, można powiedzieć, lato wiosną, ale to chyba nie są najlepsze warunki do biegania. Nie, na pewno nie. Ciężko się oddycha. Najlepsza pogoda to moim zdaniem około 10 stopni. Wtedy jak chłodniej, to od razu lepiej się biegnie. Na szczęście, z tego co mi wiadomo, organizatorzy zapewnili pewne udogodnienia. Były zraszacze, były punkty poboru wody. Tak, bardzo dobrze mi się dzięki temu biegło. Taka ochłoda się przydała. Sebastianie, sporo biegaczy, którzy tutaj przygotowywali się do startu i obserwowaliśmy ich, ma na plecach taką bardzo sympatyczną kartkę z niezwykle miłym napisem "Biegnę dla Lilki". To też pozytywny i taki pozasportowy aspekt tego dzisiejszego festiwalu. To prawda. We wszystkich biegach organizowanych, czy współorganizowanych, wspieranych, przede wszystkim sponsorowanych, o takie dobre słowo, przez PKO Bank Polski, taka akcja charytatywna jest. U nas jest również "Biegniemy dla Lilki". Ja się cieszę z jednego powodu, że właściwie już pierwszego, drugiego dnia nam zabrakło numerów. Osoby przychodziły i pytały, chcą wesprzeć, chcą pomagać i to jest też bardzo ważne, że bawimy się, robimy coś dla siebie, ale potrafimy też zrobić coś dla innych. I pamiętajcie, skręcamy w lewo! Skręcamy w lewo, jak wybiegniemy ze stadionu, moi drodzy! Pozdrowienia z trasy. Debiut w maratonie dzisiaj mojej urodziny. Gorąco. Na metę pan Kamil Nartowski, pierwszy półmaratończyk dzisiaj tutaj w Bydgoszczy. Wielkie gratulacje. No i jakoś nie było widać po panu wyjątkowego zmęczenia. Dziękuję serdecznie, to tylko pozory. Temperatura tutaj jednak zrobiła swoje po tym 10 kilometrze. Tempo spadło i niestety ten wynik nie był taki, jak oczekiwałem, ale no, cieszę się ze zwycięstwa oczywiście. Troszeczkę ochłonąłem i można powiedzieć, że odpocząłem. Trasę oceniam na szybką, z tym, że jednak tutaj parę stopni, gdyby było mniej, wynik byłby lepszy. A tak naprawdę mówię, zmęczony aż tak bardzo nie jestem, no lubię ten dystans półmaratonu, to jest taki optymalny dla mnie dystans w tym bieganiu długodystansowym. No i no, cieszę się niezmiernie. Który moment półmaratonu jest najtrudniejszy? Start, środek dystansu, początek drugiego kółka czy finisz? Powiem szczerze, że dla mnie osobiście tak naprawdę półmaraton zaczyna się gdzieś po 15 kilometrze. 15 kilometrów zazwyczaj te tempo trzymam, jest równe, ale
po 15 właśnie wychodzi jednak już to zmęczenie, ciężko utrzymać zakładane jakieś tam tempo i tak dalej. Tym bardziej, że dzisiaj to był bieg tak naprawdę w pojedynkę. No, walka była z czasem i z pogodą. Nikt mnie nie gonił tak naprawdę, mogłem zwolnić jeszcze bardziej, bo tak naprawdę już od 15 to już nawet nie walczyłem o czas, tylko bardziej o, no, żeby utrzymać te miejsce. Znakomity polski 400-metrowiec Paweł Januszewski dzisiaj w roli speakera, komentatora, osoby, która wspiera tutaj ze sceny wszystkich dobiegających do mety. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pawle, serce się raduje, Tobie mam nadzieję również też taki jak i mi, kiedy widzimy tych wszystkich biegaczy, bo bieganie stało się chyba najpopularniejszym sportem teraz w naszym kraju, ale pytanie jest takie, jak poprawnie biegać? No przede wszystkim chyba fajnie zacząć, w ogóle zacząć wyjść z domu, przyzwyczaić fizjologię naszego organizmu, bo jak my długo siedzimy, taki mamy tryb życia teraz, że albo siedzimy w samochodzie, albo za biurkiem najczęściej, lub w domu leżymy, to ważne przygotować ten organizm. Technika jest w drugim, trzecim kroku tego naszego biegowego jakby wtajemniczenia. Jak przyzwyczajemy organizm, to wtedy zapraszamy na przykład na stadiony, tam są zajęcia, bezpłatne zajęcia. Tam są trenerzy i fajnie, jak to się odbywa pod okiem jakiegoś trenera, który ma wiedzę, który nam pozwoli uniknąć kontuzji, bo odpowiednia technika biegania, oczywiście nie róbmy z tego jakiejś Bóg wie jakiego wydarzenia z techniki biegania, bo bieganie jest najprostszą formą ruchu, ale jeżeli do tego dołożymy fachową uwagę trenera, myślę, że będzie idealnie. Biegacze dopisali. Funkcjonuje coś takiego jak turystyka maratonowa czy turystyka pomaratonowa. Witam serdecznie w Bydgoszczy wszystkich biegaczy spoza Bydgoszczy. Natomiast chciałbym podkreślić, że impreza jest organizowana w kategorii festiwal. My nie ścigamy się, oczywiście bijemy rekordy życiowe, natomiast nie jest to naszym podstawowym celem. Chcieliśmy i wydaje nam się, że udało się zorganizować święto biegania. Święto biegania, aktywność. Zdrowie jest tym podstawowym przesłaniem. Ostatni zawodnicy powoli dobiegają już do mety, a to oznacza, że kończy się pierwszy PKO Bydgoski Festiwal Biegowy. Tak samo jak już powoli dobiega końca nasza relacja. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. I cóż, zapraszamy za rok tutaj do Bydgoszczy na drugi PKO Bydgoski Festiwal Biegowy. No i zapraszamy również na nasze kolejne relacje. Sponsorem relacji jest organizator pierwszego bydgoskiego festiwalu biegowego.